Gartyka. Relik wykończy mnie raczej prędzej niż później. To chyba już. Popełniłam tyle błędów. Zrobiłam straszne rzeczy. Podobno jesteś teraz agentką. Radź sobie. Kiedy bawisz się w gry dla dorosłych, ponosisz dorosłe konsekwencje. A co byś zrobił na moim miejscu? Ci ludzie siedzą w tym od dawna. Nie daj się ograć w nich. Cześć, siemanko. Witam was w kolejnym odcinku z Cyberpunk 2077. I dziś w dzisiejszym odcinku miało być dokończenie kontaktu, ale zauważyłem, jak już mogę to was pokazać. Mam jeszcze to troszeczkę zadań, też pobocznych. Warto byłoby je przed finałem ukończyć. Być może by to ciekawsze niż same kontrakty. Także... do dzieła. Szukający punkt. Udaj się do miejsca, w którym zniknął samochód. No dobra, zobaczymy, co z tego będzie. No, daleko. Dobrze, ja jadę. To? Chyba to. Okej. Dobra. Jeszcze kawałek pozostało. Ciekaw, co to za zadanie jest. Tutaj w lewo. Udaj się na miejsce. Tutaj, chodź. Mam teraz déjà vu. Zbadaj ciało w poszukiwaniu wskazówek. Kuźwa, przecież to jest on. Johnny. Do złudzenia przypomina Johnny'ego z Reckon's Mark 2023. Ja pierdzielę. Tego, żebym się nie spodziewał. Okej, 375 metrów. No, ciekawy początek. Wewnątrz tego obszaru.
Wow. Okej, tam idź, obejdziemy od tyłu. Tu mamy. Co to żeś przylazła? Wow. Mają co jakoś fajną broń. Bez litości! No bez litości, masz rację. Co my tu mamy? Okej. Zepsuty, dobra. Coś tu jeszcze jest? A, tutaj widzę, kluczyki do samochodu. Rozmowa. Jest wóz do zgarnięcia, bardzo fajny wóz, taki fajny, że może nawet będę go chciał zatrzymać. Masz już wóz w domu, ale wóz w domu nie jest Porsche. 911 turbo w kabriolecie. Limitowana edycja Samurai. Przecież ty uważasz, że Samurai się skończył razem z Silverhandem. Dlatego wezmę i go przemaluję na nasze kolory. Czyli jakie? Kolory ziemi. Okej, ciekawe. No dobra. Zobacz, tam jest ten samochód. Okej. Niezła fura. Mówisz? Ojej. To jest jakiś żółty. Chyba jest normalny jego kolor. Wsiądź do samochodu. No dobra, wsiadamy. Napisz scenariowi, że odzyskałeś samochód. Komu? No dobra, jak on tu ma napisać? T. Samurajowi. Gdzie to ten samuraj? Nie mam pojęcia, do kogo mam napisać tę sprawę. Zobaczmy. El Capitan. Spróbujmy. Tak, ja nie wiem, odzyskałem moją twoją zgubę. Ciągle na chodzie w przeciwieństwie do Johnnego. Aha, no dobra. Szkoda chłopa, ale z drugiej strony przynajmniej nie musi się bać, że się rozmyśli co do sprzedaży. Dobra, mam nadzieję, że samochód nie przynosi pecha. A, lubię twoje poczucie humoru, wpadnij jeszcze na auto Fixera. Interesy z tobą to dziecięca radość. Super. Okej. Czyli rozumiem, że ten samochód teraz już należy kłamać. Tak miało być proste. Tu jeszcze jest? No. Dobra, sprawie. Ciekawe. Dobra.
ja sobie wyznaczam kolejny punkt. Zeso 2. Po trasie mamy ten punkt. Dobra, po kolei. Mam nadzieję, że szybko się to wykona. Samuraj. Fajne autko. Metrów. Znajdź klub, w którym odbywają się walki. Znajdź ring Varaya. Znajdź ring Pacifice. Okej, czyli to co widzę... Dobra. Co to za jeden? Animals. Zbir. Macie. Jak chcieli mnie gonić. Ten tym co za jeden? Fox. Dobra. Gdzieś jakiś był. Wolę to wszystko pozaznaczać. To kurwa czego? To klub pięściarski, tak? Nie, informacja turystyczna. Weź stąd wypierdalaj, bo zaraz będzie zęby zbierać. Mam tu ustawioną walkę. Ty, ciekawe. Co ciekawe? Ciekawe, co z ciebie zostanie. Yeah. No! Jest napakowana ona chyba. Mam tu ustawioną walkę. Ciekawe, pierwszy raz cię widzę na oczy. Jesteś tu nowy? Można tak powiedzieć. To uważaj na siebie. Nie lubią to obcy. Jedno złe spojrzenie i lądujesz na ulicy z połamanymi nogami. Ale jeśli ze mną wygrasz, powiem komu trzeba, że jesteś okej. Okay. Aha, z tobą. Będziesz mógł korzystać ze sprzętu, umówić się z trenerem i takiego. Miło z twojej strony. Dzięki. Na razie nie ma za co. Tak jak powiedziałam, najpierw musisz ze mną wygrać. A ja do tej pory nie przegrałam ani nie wygrałam. Okej. Ten trener dobry jest? Gość nazywa się Logan Garcia. Swego czasu był najlepszym bokserem w mieście. Kto wie, może nawet w całych Stanach. Nie przesadzasz, aby? Zobaczysz go w akcji, to zrozumiesz. A co z kasą? Nie zakładamy się? Nie. Kiedy w grę wchodzą pieniądze, zawsze są jakieś lewe akcje. A ja po prostu lubię się bić. To za chwilę nie. Nie przegrałaś żadnej walki, mówisz. Cóż, zawsze jestem pierwszy raz. Obawiam się, że czeka cię zawód. Chodź. Dobra. Zaraz się przekonasz. Symulacja. To co, zaczynamy? Rozpocznij walkę, zacznijmy. Mhm. Zaczynamy. Powodzenia. Przydać się. Kuźwa, nie to. Kuźwa, to jest... Wow. Ja pierdzielę.
Jeśli nie ma leczenia. Ma te pierdzielnięcie, widzę. Dajesz. Ła. O kurwa. Wygrałam. Ja pierdolę. To co? Skoro już jesteśmy rozgrzani, to może repasz? Ja pierdzielę. Dobra, trzeba troszeczkę inaczej podejść. Zaczynamy. Wiem już na co ją czeka, stać. Wiem, że... No dalej. Było. Chyba przy pierwszy to nieźle. Ha!
mało życia, no. Będzie gorzej teraz. Pierdolę, no. Jakim cudem ona mnie tam trafia tu? Wygrałam. Pierdzielę. Zauważyłem. To co? Skoro już jesteśmy rozgrzani, to może rewanż? Dobra. Koniec takiej zabawy. Wykręcę cię chuju na lewo! Cisnąć chuja! Trafiłem go! To teraz jest suką? A cisnąć chuja! Załadować! Zaraz! Wyrwać pasta! I kto teraz jest suką? Traki go! Jakaś niezniszczalna, widzę. Gdzie ty? Ono nas zajebie, kurwa! Okej. No dobra, nie wiem, czy to zadanie sam liczyłem, czy nie. W ten sposób zobaczmy. A tak, w sumie. Dobra, tutaj mam dwa zadania. Mogę od razu się tak zacząć, a nie tam się bawić. Bijatyki. A czas leci. Nie ocieraj się! Co tutaj jest? Podobną animacją zrobiło się gorąco. Pan nigdy nie... Nie wiadomo. Mam nadzieję, że wyszedłeś z tego w jednym kawałku. Jak najbardziej. Gdzie mi tu? Co najmniej 400 metrów. Nie za duże dystanse mamy. Jeśli tak powiem, dobra, proszę ten wyłożę.
Ludzie de spasją! Sorry. Co my tu mamy? Może coś tu będzie? Miejsca zblokowana? Okej. A to ci dopiero. Jaki kurwa Rostowicz? Ty ślepy jesteś? Przecież tu jest logo Techtroniki. SPT-32 Grad. Najlepszy karabin snajperski, jaki kiedykolwiek powstał. Mam tu ustawioną walkę. Ty jesteś Buck? We własnej osobie, chłopcze. Tak sobie na ciebie patrzę i myślę, że zagram wam bank. Wykładam całą kasę, jaką mam przy sobie. Bardzo jesteś pewny siebie. Pokażę ci czemu. To ramię robili mi w wojsku. Karbonowe mięśnie, kości z tytanu. Jak dobrze przypierdolę, wgniatam trzycalową blachę. No to jak? Przyjmujesz moją ofertę? A? Czy zrobiło się ciepło w gaciach? A, łatwy karabin nie mamy. Przyjmuję, tylko skądś już pierdolić. Lubisz konkret, tak? Nic nie bój, dam ci konkret. Noga, aj za mną! Okej. Tego nie mogę wziąć. Spoko. Gotowy? Czy strach cię obleciał, mordeczko? To będzie przyjemność. A co, lubisz to? Lubisz, jak ktoś ci spuszcza w pierdol, he? Ha, czyli jednak. A, pierciele, same bijatyki. Czemu, kuźwa, nie bijesz? Nie, bijatyka to nie jest moja dobra strona. To na pewno. Wyłączone. Nie mi tu. Utrakaj. Słabo reaguje on na to. Raptem 67% jeszcze. A ja? Skąd się zadziałem? Niech on się zregeneruje. Wiem, że jakieś klawisze tu jeszcze są. Nie pamiętam, kuźwa, które. Pan
Udało się. No, bo jeszcze gardło sobie zedrzesz. Myślisz, że jesteś taki twardy? Ta, farta miałeś i tyle. Aha, tak sobie mów. A teraz wyskakuj z forsy. Masz! Bierz i spierdala. Ładna sumka. Dzięki, Buck. No dobra. Mówiłem coś o wypierdalań. Chcesz mnie wkurwić? Jeśli tak, to dobrze ci idzie. Masz tej broni nie mogę wciągnąć. Dobra, trudno. Dobra, i tu coś było więcej. Na ulicy mówią, że Bóg potrzebuje nowych zębów. Ładnie wi, bardzo ładnie. Okej. Okay. Mapka, proszę tu. Idziemy. Ty pierdzielasz. Jak lecie? 8870 Santa Domingo. Odbiór. Przyjmuję zgłoszenie. Dajcie dodatkową jednostkę. Boże, strzelba to przekona! Kurwa mać! Atakuje mnie buta! Trzymać pozycję! Jak ta firma! Ulala! O, fajne. Bardzo ciekawe. Już mnie nie poszukujecie? Lubię takie rzeczy. Dobra, co my tu mamy? Też widzę, wiecie, walka. Do następnego. Pozdrów siostrę. A, pewnie. Jak tylko się zobaczymy. Ostatnio jest trochę zarobiona. Gdzie ja tu mam się udać? Chciałbym jakiegoś energetyka. Masz Chromanticor? A po co komu to świństwo? Szefie, słyszałem, że niektóre partie świecą w ciemności. Po co się truć, skoro jest spunky monkey? To dużo lepsze niż... Często się tak zawieszasz? Zaraz. Brat? Hej, brat! Pomożesz mi, szefie? Ostatnio mamy z chłopakami trochę na pieńku. Nie chciałbym oberwać. Całkiem zrozumiałe. Jestem tuż za tobą. Dziękować, szefie. Chodźmy. Okej. Na żarty wam się zebrało? Łapy precz od mojego motoru! Myślisz, że to zabawa? Taki rzek to kuresko mała cena za zdradę. Wy ciągle o tym? Szena podjęła decyzję. Powinniście się cieszyć jej sukcesem. Ta dziwka sprzedała się korporacji. Niech wie, co o tym myślimy. A ty tu czego? To nie twoja sprawa. Następny korpo, ścierwo! Wyluzuj, nic do was nie mam. Na razie. O co poszło? Twój nowy kumpel namówił swoją siostrę, żeby zatrudniła się w Zeta Tech. Ta suka to zrobiła! Trzymaliśmy z nią od dzieciaka. Razem podkradaliśmy munchi z ulicznych automatów. A teraz Szena przeszła na ich stronę. Sprzedajna dziwka. Czy wy siebie słyszycie?
Myślicie, że okradając tych biednych ludzi robicie coś dobrego? Szena wreszcie dorosła. Wy też powinniście. Mścicie się na korposach, okradając straganiarza? Gratuluję sprytu. Odpierdolcie się od niego. Bo co nam zrobisz? Dam w ryj, złamię kilka kości. Może zastrzelę? Jest wiele opcji. Tak ci zależy, żeby bronić zdrajców? To zdychaj razem z nimi! Ty, stary! Przecież to... To ten gość, o którym wszyscy mówią. Ten, którego zajebali, ale ożył. Wiesz, ilu skurwysynów już otłukł? I to w pojedynkę? Kurwa, nie goni nas? We łbach im się poprzewracało. Dzięki, szefie. To musiało się tak skończyć. A tak między nami? Naprawdę cieszysz się, że twoja siostra chodzi na pasku Zetatechu? Wiem, co sobie myślisz. Korporacje nas wyzyskują. Te o fabryki niewolników. Niektórzy tak gadają, nie? Na widziwianie można sobie pozwolić, gdy ma się forsy. A ja i Shena nigdy jej nie mieliśmy. Nie przeszkadza ci, że prawdopodobnie jedzie na neurostymulantach? Nie ma nic za darmo. I dobrze, bo człowiekowi odbija, gdy nie musi niczego robić. Rozumiem. Chyba. A tak poza tym to jesteś cały? A pewnie. Oni są mocni tylko w gębie. No, za... Znaleźliby sobie jakąś uczciwą robotę, pasożyty cholerne. Shena wreszcie będzie mogła skupić się na pracy. Nikt jeszcze w rodzinie nie zaszedł tak wysoko. Wpadnij do mnie w wolnej chwili. Odpalę ci jakąś zniżkę. Należy ci się. Dzięki, o. Szefie. Super. Dobra, czyli mamy kolejne zadanko zaliczone. Lecimy szybciej do kolejnego. To zostawię już sobie na koniec raczej. Powinno być problemu. Co to jest? Champion Glen. A nie, tamtego to ja nie za bardzo chcę. Widzę, mam dwa. Co my tu jeszcze mamy? Jedno, drugie. Trzecie jest tam. A, jedno szybko pójść. Dobra, tu. Dobra, wrócimy stąd. Żyjemy szybkiej podróży. Mam nadzieję, że... Nie to. Ten klawisz. Okej, to lecimy sobie tym. Dalej. Ile to mi tu jest? 1,5 kilometra, to chyba daleko. Ukrywam. Może być jakiś teleporter w trasie. Środkowa droga. Dobra. Całkiem nieźle się trzyma ten samochód drogi. O. Mnie. Dobra. Boss, niech żyje boss. Praw, co się dzieje. Jakiś fanów drugiej poprawki? Ktoś jeszcze chce postrzelać do Holta? Nie słyszę! Ktoś jeszcze chce postrzelać do Holta? Nie słyszę! Tu naprawdę nie tak. Jak mam tu iść?
Mamy tu jeszcze jakichś fanów drugiej poprawki? Okej. Mamy tu jeszcze jakichś fanów drugiej poprawki? Tamten? Co to za jeden? Żołnierz? Okej. Może ciekawie, skoro tak się tu dzieje. Mamy tu jeszcze jakichś fanów drugiej poprawki? Ale mógłby zmienić płytę. Jak jeszcze wyjść? Chcę postrzelać do Holta? Nie słyszę! To był brzęzłem. Pijemy zdrowie Gunnera! Ja pierdzielę. Brzęzłem chyba, na dobre. Ktoś jeszcze chce postrzelać do Holta? Nie słyszę! Ja pierdzu. Ktoś jeszcze chce postrzelać do Holta? Nie słyszę! Dlatego nikt tego nie przewidział. Tak, ja mam wejść, to weszłem, ale wyjść... O, dobra. Zdrowie Gunnera! Jeszcze raz. Jak tam się dostać? Ktoś jeszcze chce postrzelać do Holta? Tędy chyba, tak? To muszę tędy wejść. Okej. Mamy jeszcze jakichś fanów drugiej poprawki? Słuchajcie! Gunner chce! Dobrze bawili! Dlatego dla zwycięzcy będzie nagroda! Co ja? Ktoś jeszcze chce wypróbować? A ty do czego? No to podchwytliwe pytanie? Impreza jest. Dla swoich, dla prawdziwych patriotów, więc weźmy kurda. Co ty do mnie powiedziałeś? Że możesz wypierdalać, ale widzę, że nie dotarło. Hej, Joe! No? Chodź, mamy tu cwaniaka, który nie wie, którędy do wyjścia. Powiem ci, co teraz zrobić. Powiesz, przepraszam i zniknąć. Bo co? Bo inaczej znikniesz na stałe na dnie zatoki z workiem cementu u nóg. Bardzo przepraszam. Ale chyba zepsuję wam imprezę. Jak za starych dobrych czasów! Wow. Na pierdziele. Nieźle walo, to mogę przyznać. Co tu jeszcze? Posiadają przede wszystkim. Ten już jest. Weźmiemy. Okej.
chyba nic więcej nie ma. No dobra. Sprzątane, posprzątane. Więcej co tu mamy. Lećmy w tą stronę może. Okej. Okay. Dobra, szybka akcja była. Policja to może teraz tam posprzątać. Sprawę. Tutaj. Okej. Okay. W tą stronę, w tamtą stronę. Tej muzyki. Co my tu mamy w ogóle? 400 metrów, to jest blisko, widzę. A, dobra. Okej. Okay. Plan B. Tu widzę zadania, które były wcześniej zdecydowanie. Ujabcie. Jednego się nauczyłem, nie warto zaglądać do cudzych lodówek. W najlepszym razie znajdziesz karton przeterminowanego mleka. Bożeż, ja pierdolę. Przecież to Rage Bartmos. Rage jaki? No jak to jaki? Bartmos do cholery. Facet, który rozjebał pierwszy internet. Data crash, rabis. Nic ci to nie mówi? Ech, z kim ja się zadaję? Dobrze pamiętam tę gębę. W 2020 w całym mieście wisiały jego listy gończe. Poszukiwany żywy lub martwy wróg numer jeden. Pół miasta za nim węszyło. A ten, proszę, siedział sobie grzecznie w lodóweczce. Aż w końcu coś walnęło i się chłop rozmroził. Jakieś 20 lat temu, wnioskując po smrodzie. Nie, ja już dłużej tego nie wytrzymam. Na razie... Czekaj! Tam w środku na pewno jest jakaś elektronika, wiesz, relikwie z czasu pierwszego netu. Żal zostawić. Nawet jeśli coś tam w środku jest, to zepsute. Może tak, może nie. Jest jeden sposób, żeby się przekonać. Zastanowię się. Nie bądź frajer, no! Dalej, zajrzyj do środka! O Boże. O, a to co za pudło? Wygląda jak magnetofon. Sam jesteś magnetofon. To cyberdek. Ej, ten kolej z Afterlife'u, ten Nix, on wyglądał na kogoś, kto zna się na starym sprzęcie. Pogadaj z nim, a kto wie, może zdoła wyciągnąć coś z tego deku. Co? Okej, okay. Uda się do Afterlife. No dobra, spoko. 4,2 km. Trochę daleko. Ale dobra, mamy samochodzik, więc możemy tu jechać. Czyli co, jedziemy do teleportera i... Raz, dwa, trzy się przeniesiemy do Afterlife. Było tu. Tak.
sprawa. Afterlife. Nie, tylko mały, to mały. No dobra. Idziemy. Hej, fajnie cię widzieć, co słychać. Dzięki, Claire. Nie ma sprawy. Zawołaj, jak będziesz czegoś potrzebować. Chodź, pogadamy. No to powiedz, jak się pracuje dla Rogue? Z satysfakcją. Nie powiesz nic więcej? Chcesz coś wiedzieć o Rogue? Zapytaj Rogue. Uwierz, to ci wyjdzie na zdrowie. Słuchaj, tak między nami netrunnerami. Może mógłbym się czegoś od ciebie nauczyć? Rogue ewidentnie coś w tobie widzi. Pogadajmy. Sprzedam ci parę sztuczek, jeszcze z czasów Bartmosa. Bartmosa? Tego Bartmosa? Powiedz, że nie robisz mnie w wała. Zanim zniknął, zaczął rozsiewać programy i prototypy lodołamaczy w najdzikszych zakątkach sieci. Słyszałem o tej jego paranoi. Wiesz, co się z nim stało? Nikt nie wie, ale wygrzebałem kilka z jego skarbów. Pokażę ci. Ekwipunek? Dobra, to widzę takie rzeczy. Co tu my mamy? Atak wirusowy. Atak wirusowy. No weźmy to sobie. Dobra, co to jest? 9. Co mam? 6. Pięć to jest co? Atak wirusowy. 4. Ale to tego nie widzę. To jest co? Kasowanie pamięci. Okej. Gotowy do kroku generacji 4. Przegrzanie. Okej. Weźmy to sobie. Trochę tego widzę tu ma. Restart optyki. Sygnał przywołania. Szok dźwiękowy. Uszkodzenie broni. O! To jest fajna sprawa. Weźmy to sobie. Wezwanie wsparcia. To co to jest? Zapaść systemu. Pośledza funkcjonowanie układu nerwowego przeciwnika, doprowadzając go do utraty przytomności. Tracąc przytomność, zaatakowany przeciwnik nie wywoła żadnego hałasu. 12 punktów kosztów pamięci. A. Trzeba to sobie wziąć, kasy mam jak lodu w sumie. Zwarcie. Dobra, mniejsza. Hej, Nix. Słuchaj, taka sprawa jest. Znalazłem dek Bartmosa. Mhm, i co jeszcze? Taśmy Alana Turinga? Nie wierzy. Mówię poważnie. Sam zobacz. O cholera. Cholera jasna, wi! Skąd ty to masz? Znalazłem go pod Night City. Był w lodówce. Przy lekko nadgniłym trupie właściciela. Cały Bartmos. Netwatch rozpuścił za nim listy gończe.
Szukali go w Szanghaju, w Lahore, w Santiago. A drań uciekł do sieci. Ciekawe, jak długo by jeszcze śmigał po kablach, gdyby nie odcięło mu prądu. Do rzeczy. Dałbyś radę odzyskać dane z tego deku? Ten sprzęt rozpada się ze starości. Zawilgotniał. Do tego pamięć pewnie jest zaszyfrowana. Odpuść sobie ten taniec. Tak czy nie? Mogę spróbować, ale istnieje spore ryzyko, że się nie uda. A wtedy wszystkie dane pójdą się jebać. Raz na zawsze. Myślisz, że na tym dysku mogą być jakieś nieznane wirusy? Coś pokroju data crashu albo rabidów? Bo jeśli tak... To otworzymy butelkę ze złośliwym dżinem. Zdaję sobie sprawę z ryzyka, a tak szczerze mówiąc, zżera mnie ciekawość. Ciebie nie? Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. Działaj. Okej. Połóż ten dek na blacie. Tylko ostrożnie. Na blacie gdzie? W którym miejscu? Przekaż dek Xonowi. No dobra, z miłopędzią, ale... Akra zablokowana. Bierz. Bierz? Tak bezceremonialnie? Oj, Vivi. Pewnie gdybyś znalazł świętego Grala, jadłbyś z niego słone orzeszki. Mam nadzieję, że... Dobra, mam nadzieję, że go nie... usmaży. Większość danych uszkodzonych, ale nie wszystkie. Hasło... Spróbujmy atak słownikowy. Nic z tego. A gdyby tak wstrzyknąć komendę... Ha! Zadziałało! Została jeszcze jedna blokada, ale to będzie pestka. No, no, kto jak kto, ale Bartmos powinien lepiej. No właśnie. Cholera, cholera! Lepiej coś wymyśl i to szybko. Parę minut i jego mózg wysmaży się jak stek. Zobaczmy, co my tu mamy. Przecież widzisz, coś co smaży ludziom mózgi. Na pewno chcesz się do tego podłączyć? Cicho. Dobra, przyjmy. Kontrolę trenera. Co my tu mamy? Co mnie nie znaleziono? Nie. Nie to. Nie to. Chyba. Jedno kliknięcie. 7A 55. Gdzie to jest 55? Tu jest. 7A 55 1C 1C E9. Mamy. Mam cię. Kurwa. Żyjesz? Najwyraźniej tak. Chociaż jakbym miał we łbie gorący żużel. Co się właściwie stało? Zaczęło tobą telepać, zgasło światło, z kontaktów strzelały iskry. Więc skończyłem robotę za ciebie. Czekaj. Chcesz powiedzieć, że zhakowałeś dek Bartmosa? Ty? No jestem najlepszym netrunnerem w mieście. Wątpię. Ale może kiedyś. Dobra. Zobaczmy, co udało ci się wyciągnąć z tego deku. Logi, maile, zapis jakiegoś czatu. Ciekawe, ale nic wybuchowego. Trochę szkoda. No nic, może jeszcze doszukam się w tych plikach czegoś ciekawego. Słuchaj, zwykle liczę grubszą sumkę za swoje usługi, ale tym razem mam wrażenie, że to ja wiszę coś tobie. Masz. Znajdziesz na tej drzazdze kilka demonów. Może nie napisał ich Bartmos, ale przydadzą ci się. Zobaczysz. Dzięki. Okay. Pozbierasz się sam do kupy? Czy ci pomóc? Nie, spoko. Garść proszków na ból głowy, dwie szklanki whisky i będę jak nowonarodzony. Okej, odbierz. No lecimy. Ej,
Siema, Vi. Chodź, pogadam. Siema, siema. Bo mówiłem coś, nie? Dobra. Lecimy z... Dobra, co my tu mamy teraz kolejnego? Tu widzę coś jest blisko. A w ogóle jest od kontraktu blisko też. Nie, tą stronę nie mam iść. Tu. Tylko... A nie, to nie to. To będzie jedno z zakończeń pomiędzy. Teraz tak, zadanie poboczne. Zadanie poboczne. To nie chce bardzo mi się. Tu mamy dwa. Moment, czy ja tam nie byłem? Dobra, w każdym razie tu się udajmy. Teleport. Będzie szybciej. Okej. Mamy się udać tu. Cztery takie szybkie, mam nadzieję, zadanka tu będą. Ej, ty! Lubisz braindance'y? Mam coś ekstra. Ryje banie, że ja pierdolę. No chodź, zobacz. No dobra. Co tam masz? Dla ciebie? Coś specjalnego. Coś ekstra. Aha. A konkretnie? Najbardziej, kurwa, odjechany braindance, jaki widziałeś. Normalnie mózg rozjebany. Okej. I skąd go masz? Kupiłeś prawa do wyłącznej dystrybucji na terenie Night City? Skąd mam? To w śmieciach leżało. Ty nawet nie wiesz, jakie na wysypisku można skarby znaleźć. To co jest na tej kasecie? No mówię ci. Jakby ci coś eksplodowało w czaszce. Kolory, dźwięki, uczucia. Typie, tego nie da się opisać. Przynajmniej ja nie umiem. Dobra. Zaintrygowałeś mnie. Ha! Wiedziałem, że się zgusisz. Taśma jest twoja. A za kilka baksów mogę ci też pożyczyć odtwarzacz. Nie trzeba, mam własny. Racja. Tylko pewnie taki z wyższej półki, co nie? A wiesz, ta taśma ma swoje lata. Nie wiem, czy pójdzie na nowym sprzęcie. Spróbuję puścić na moim sprzęcie. Najwyżej do ciebie wrócę. Pewnie. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. Okej, co dalej? Puść frekwens od Stefana. Teraz tak, gdzie to było? Jak się te frekwensy puszczało? Szczepy ma to postać dziennik. Jak to w ogóle? Punku chyba, tak? Wytwarzanie statystyki na plecach. Marzenie to też nie. Nie pamiętam nigdy tego. Zdrowie, prawda? Tu, ulepszenie to też nie to. Plecak. Jest? Nie. A, ja ten cybertek mam? To jest co? To nie. Psa. Mapa obiektu. Ja. Karta miejska. Kalendarz, nie pamiętam, jak to się puszczało.
Za zadanie wczepy kulek. To postać. Trzaski, dobra. To nie była trzaska. Tarot też nie. Dobra, koniec żartów. Oddawaj pieniądze. Hej, spokojnie, przecież mówię. Możesz obejrzeć na moim odtwarzaczu. I co jeszcze? Umyć zęby twoją szczoteczką? Pożyczyć twoje gacie? Oddawaj pieniądze. Teraz. Okej. Jezu, po co te nerwy masz? Spróbuj mnie jeszcze raz oszukać, to ciebie znajdą na śmietniku. Ale pytanie, dlaczego on połowę pieniędzy oddał? Dobra. Tu widzę Bakako. Te zadanie jeszcze. Raz, dwa. Zęby. To dlatego nie odtworzyłem, no ale kurde, nie pamiętam, się uruchamia. Aeronite City, zobaczę i Mikey, tu Mr. Mikey! Nie opierdalać mi się tu, tylko wydać do sklepu po raskę! Nie! Bo życie jest zbyt krótkie! Elevizor? Ja jestem. Ja się muszę dostać tam. Wydajesz się zagubiony. Za dużo czynników chaosu. Ogarnia cię niezadowolenie. To znowu ty. Jak ci się podobała pierwsza medytacja? Gdzie wtedy zniknąłaś? Ktoś inny mnie potrzebował. Poczułem się lepiej. Praktyka kontemplacji musi być regularna, aby przynosić efekty. Jedna kropla deszczu nikogo nie napoi. Chcesz spróbować jeszcze raz? Ile kosztuje kolejny braindance? Ile uważasz? No. Za darmo to najlepsza cena. Wezmę go za darmo. Dobrze. Będę czuwać nad tobą w trakcie medytacji. To medytacja o żywiole wody. Jesteśmy w lesie. Przed nami wodospad. Duchu wody, pozdrawiam cię. W 80% jestem stworzony z ciebie. O, jaka w tobie tajemnica, duchu wody. Raz jesteś wodą, raz jesteś lodem, raz jesteś śniegiem, raz jesteś parą, raz jesteś mgłą, raz jesteś leczniczą wodą, raz jesteś wodą zabijającą. Zmyj moje choroby, ból, brud ciała i duszy, brudne energie, brudnych ludzi, brudnych światów i brudnych wymiarów. Daj mi młodość, mądrość, wiedzę, zdrowie, siłę, radość, szczęście i mocne
wewnętrzny spokój. Wciągamy ducha wody w siebie. Duch wody i my to jedno ciało. My jesteśmy wodą. To my spływamy poprzez kaskady wodospadu. Co, koniec? Dziękuję, duchu wody. Sercem i duszą dziękuję. Nie ma życia bez ciebie, jak i bez innych żywiołów. Jakie w tobie ukryte piękno, jak i we wszystkich żywiołach. Okej. I co, znowu zniknie? Oczywiście. Znowu to samo. O. Dobra. Czyli co? A, tu coś teraz się pojawiło. Zadanie poboczne. Nie wiem, czy zadania to są... Dobra. Bo to trochę czasu szkoda. W takim układzie, co ja tutaj odbierzałem, to dobra, otóż nagrodę, co razem będzie wszystko. Dobra, tu. Tu. Dobra, lecimy po to teraz. Deszcz pada. Takie parasolki. Jest tu gdzieś jakiś kot? Jest. A? Gdzie mamy się udać? Tutaj. To miejsce nie za bardzo mi się podoba. No dobra, to to. Sprawa jest. Masz wbić do fabryki Saitechu i wykraść projekty, nad którymi pracowała Riana Kumar. Zleceniodawczynią jest sama Riana Kumar. Jeśli chcesz ogarnąć, o co w tym wszystkim chodzi, to sprawdź załącznik. Oczywiście, że spojrzę. Okej. No dobra, działamy. Jest to jakieś przejście w ogóle? Nie przejdzie za nic. Jeszcze tu chyba taka pogoda. Idziemy z powrotem. Świecące parasolki. Któż to wymyśla? Tak sobie nawet spodnie.
gościa. Coś tu jeszcze widać? Chyba nie. Dodatkowa kontrola? Ale jeśli... Znajdź kogoś, kto to... ekran, czy ekran, łapkę. Tego nie ma. Kontakt! Otwieram ogień! Co? Masz jakiś problem? Tędy może by się dało przejść. Atakować cel! Nawet nie weszłem na miejsca, już miała tak wyłować. Co? To jest? Nawet się nie da przejść zasadniczo. Straty osobowe! Dobra. Nie, tędy... się nie dostanę w żaden sposób. O! Idzie broń ciężka! Do tej! Naprzód! Chwila, co ty tu robisz? Wow! Pełne skupienie! Piąt kusza jest. A, tu jesteś, gościu. Okej. Musimy iść w tą stronę. Okej. Idziemy w tą stronę. Ciemne. Okej. Okay. Muszę iść. Zneutralizować cel! Ha 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 ha!
Opuszczamy teren. I po sprawie. No i po takich akcjach, jak sobie myślę, mój najlepszy człowiek, to widzę ciebie, Vi. Brawo, kontrakt zamknięty. Spoko. Kolejny kontrakt, jeszcze chyba tam cztery bodajże zostały. A co my tu mamy? Tu mamy. Tam są, widzę... A nie, tu są do odbioru. Czyli tu będzie trzeba później poczekać. Dobra. Gdzie tu był ten teleport? Tam jest funkcja. Właśnie. Tu mam. W tym kierunku podobno. Jest. Dokładnie. Jest raz, dwa, trzy. Musimy się udać tu. A, trzeba pojazd sobie wezwać. Kierunku. Zmienimy sobie. To, że też pada, to raczej kabrioleta, to mi nie potrzeba. Co tym razem wymyślił? Ona jest. Dobry. Jest pewna panna, którą trzeba wyciągnąć z psychiatryka. Laska robiła w NCPD i zamknęli ją wbrew jej woli, bo nadepnęła komuś na odcisk. Pomożesz? Więcej w załączniku. Do usłyszenia. Chyba załącznik to przede wszystkim pomoże, jak wygląda. Okej. Okay. Dobra. Co to za jedno? Doktor, ochroniarz. Granaty. Zróbmy to tak szybko. Okay. Aha. Okay. Ktoś tu wyleci? Ja.
ognia! Skupcie się! Nawiedzeni te lekarze. Patrzcie odszukać. Chyba cisza już będzie. Nie, to jest przecież zdar. Jednak nie. Ktoś kogoś tu bije? Musimy tak udać się tu. Kurwa, gdzie to jest? Tu. Tu. Dostępu, okej. Okay. Myślę, że teraz dopiero się dostanę do pomieszczenia. Żeby to wyjaśniało. Okej. Okay. Ty jesteś Jasmine Dixon? Tak. To ja. Ale ty? Kto cię? Przyszedłem cię uwolnić. Dasz radę iść sama? Ja... nie wiem. Gdzie? Ej, posłuchaj mnie. Wszystko będzie okej. Wyciągnę cię stąd, jasne? Tak, rozumiem. Możemy. Jestem gotowa. To jazda. Co tu jest? Jestem do ciebie, typa już jedzie. Nie napisał jakiego typa, no ale spoko. Tego nie ma. To muszę sobie opuścić pomieszczenie. Czekajcie, a przecież w górę nie można? A
Nie, to wszystko. No nie, może. Okej. No, najszybciej. Idzie? Idzie. Okej. Tu coś jedzie. Mam nadzieję, że jej nie potrąci. A mały włos. Tu. Siadaj. Zawiozą cię do męża. Czeka już na ciebie. O Boże. O Boże. Myślałam, że ja... że już nikt... Ty nie wiesz, co oni. Ile razy każdego wieczoru. Już po wszystkim. Nic ci nie zrobią. Dziękuję. Boże, dziękuję. Nie ma za co. Oddział zamknięty. Dobra. Zajebista robota. Jasmine jest już w drodze do kochającego męża, a ja dostałem kochane pieniążki, którymi już się z tobą dzielę. Dzięki, Vi. Kontrakt zamknięty. Okej. Dobra. Co my tu mamy? Zawisła robota jasna jest już w drodze. Okej, to wiem o tym. Dobra. Teraz tak. Co to za jedni tutaj są? A, Sixteen. No. Witamy w pierwszej jebanej lidze. Jak się kurwa gra, to się kurwa ma. Mówiłem ci, że ze mną nie zginiesz, dobrze. Koniec lizania się po... Bierzemy się do roboty. Nowe kontakty czekają. Jesteśmy na szczycie. Dobra. Czy te kontakty już się pokazały? No dobra. A, faktycznie są. Chyba są dwa ostatnie, także... Lecimy. Ja tu dostanę. Ile tu jest do wykonania? 200 metrów. Czy ja tu jestem w stanie wsiąść do tego? Still tuned in. Stay if you want. We'll keep playing. 93.9. Dobra decyzja. Zmniejszyłem. Do jednostek w sektorze zgłoszono kolejną podejrzaną aktywność. O nie! O tak. Znika. Wchodzimy na 01. Hej, Vi. Trzeba pilnie wywieźć z miasta jednego typa, bo inaczej kaplica. Potrzebuję kogoś, kto daje radę za kółkiem i nie zestra się w gacie, jak będzie gorąco. Co ty na to? Szczegóły w załączniku. Six Streetsi. Jak ja ich kurwa nie znoszę. Gęby. Co my tu mamy? Gościa trzeba, dobra. One patriotycznych frazesów, a zachowują się jak bydło. Piątkuśwa jest. Czy też był. O matko, to policjant idzie. Dobra, czekajmy, niech on przejdzie. Zastanówmy się, co my tu mamy. Six Street, no tak. Tego. I tego, dobra. Kamerka. Dziwne. Gdybym to ja się ukrywał przed gangsterami, którzy chcą mi urwać łeb, włączyłbym system bezpieczeństwa.
Okej. Okay. Mówisz sensem jak rzadko. Coś tu nie gra. Kolejna kamerka. Co my tu mamy? Dobra. Nie jest w stanie przejść, no bez jaj. Duża ta posiadłość. Tu coś jest ciekawego. No ten brat to też kontarze. Nie dożyjesz starości, jak będziesz tak płynął. Dobra, to możemy wyłączyć. Okej. Jest możliwe do zwrócenia uwagi. Jest. Wydawało mi się, że coś tam naprawdę tam jest. To też jest ludzie. Muszę zbierać. Kurwa. Okej. Jestem ciekaw, co to z tamtym chodzi. Siedem A, dobra. Tu. Dobra. Jeden C, B, D. Dobra, przynajmniej tak. Wyjdź. Nie wiem, co to daje w sumie, nawet w momencie. Ale dobra, zaczynamy akcję. Patrz, strzelali uciekającym ludziom w plecy. Szkoda, że Boga nie ma. Wiesz, takiego ze Starego Testamentu, żeby utopił całe to towarzystwo. Nie to. Stary Boże! No. Co do mnie przyjść, niech przychodzą. O pierdzieleńcy. No dobra. Mamy. Znajdź kryjówkę, okej. Okay. Może później. Kolejny odbić! Twoja kolekta jest! Nic nie ma. Wróćmy na górę w tym układzie. Masakra. No proszę. To ten twój koleś, co nie? Chyba żyje. Takie mędy zawsze mają szczęście. Tak, to jest on.
Rozmawiaj. Jakim sposobem? Hej, słyszysz mnie? Co? O kurwa, Sixth Street, oni... Wiem. Flavio, tak? To ty? Tak, musisz mnie stąd zabrać. Jasna. Co tu się właściwie stało? Miałeś siedzieć cicho, samemu. Tak, ale chciałem się pożegnać z Night City, kumasz? No to zadzwoniłem po koks, po panienki. I co, myślałeś, że nikt się nie dowie? Nikt nie zwrócił uwagi, że zwiozłeś tu pół burdelu? Okej, zjebałem, wiem, ale jakie to ma kurwa teraz znaczenie? Musimy stąd wiać! Co ty nie powiesz? Dobra, idziemy. Ej, a! Ty, w garażu stoi bryka! Zaprowadź mnie tam! Pierdziele. W garażu stoi bryka, tam. Hej, tutaj. Błagam, nie zabijaj! Widzicie ten dureń? A, to ta tu. Koordynaty masz? Aha, mam. Aha, dobra, cholera. Czyli taka akcja. Zachciało mi się imprezy. Nie marudź, żyjesz. W odróżnieniu od tych dziewczyn. Chyba podejrzewam, że będzie to jeszcze jakaś próba odzyskania. W sumie niedaleko jest. Jest pytanie. Jezus Maria, ta muzyka beznadziejna. Wyjdź z samochodu. Hej, tutaj! A klient gdzie? Siedzi z tyłu i się wykrwawia. Cholera, jak zdechnie, to nie dostanę kasy. Nie mój problem, zrobiłem swoje. No. Okej. To jest zapożegnalna. Do Reapera, okej? Parę minut stąd. Dasz radę? Muszę. No dobra. Nie, to kurde. I ostatni kontrakt na dziś. To jest tu? To jest tu. Z tego co pamiętam, to będzie... A nie, to jest 10, to jeszcze jeden będzie. Okej. Okay. No i to się nazywa profesjonalna robota. Flavio jest zachwycony. Mówi, że tak twardego typa jeszcze nie spotkał. No i szybko znów nie spotka, bo takich jak ty wielu nie ma. Kontrakt zamknięty, pieniążki lecą z tego konta. Spoko. My tu mamy... Dobra. Poza zasięgiem strzał, to... 700 metrów. Dobra, przejedziemy się po tym wodzie.
Pierdalaj. Okej. Nie tam, nie tam! Sorry. Uwaga, podejrzany wymknął się. Kontynuować poszukiwania w sektorze. Nie planowałem takiego akcji. Matko, zajebie mnie! Tak, muszę jechać chyba tędy. Schodzimy na 01. Powtarzam, schodzimy na 01 w sektorze. Możecie wracać, bez odbioru. Co to było? Przedostatni. Nie wiem, jak długo się będzie czekało na ten ostatni. Chyba bodajże tam co najmniej chyba dwa dni. Może w tym przypadku będzie inaczej. 125. Też to nie wygląda mi. Mam zlecenie. Korpo mówi się o tym likwidacja zasobów ludzkich. Słowem, trzeba kogoś odwalić. Stawka jest atrakcyjna, ale nie bez powodu. Cel należy do gangu animalsów. Dalsze informacje w załączniku. O, dobra, aha. Minus mają niewielkie prowizorze. Dobra, działamy. Przedostań się do klubu poprzez jego starej fabryce. Okej. Okay. Znowu by... No to już, jeżeli to będzie to samo, no to... Wiemy więc z czym jest... Ja już tu byłem, kurde. Serio. Ja wiem, kogo trzeba ubić przede wszystkim. Przedostań się. Jak ja tu mogę sobie stanąć? A może inaczej, czy ja tak mogę wejść? Że znać Lagasa Garcia. To jest, tam jest. Dostać inaczej. Okay. Trzeba to... Dajesz tam... Za ciemno, to jeszcze jakaś latarka powinna być dostępna. Tu. Zagrożenie. Co takiego? I mówiąc, kurko, drugi raz tu jesteśmy. Chcę! Dobra.
Wow. Cisnąć chuja! Gdzieś tu była chyba kamera też. Wow. Za dużo was tu? Jest gdzie! Przecięło. Dobra, na razie go zostawię sobie na deser. To jeszcze mamy do dyspozycji. Już wszyscy. A wszyscy. Chodziłoby na to. No dobra. Zbiąć! Szczerze powiem, w trakcie walki to tu było gorzej niż ali teraz. Pozbądź się Logana. A, moment. Wszystko. Pozbądź się. Nie wiem w jaki sposób w sumie. Też. Otrzymałem informację, że Logan Garcia nie żyje. Klientka bardzo zadowolona. Ja również. Zamykam kontrakt i robię przelew. Dobra, gdzie go tu rzucimy? Rzucić tu? Porzuć go. Okej, dobra. Dobra. Tak, M. I tu już jest ostatni kontrakt. I kładzie. Do jednostek w rejonie. Potwierdzona sytuacja w Santo Domingo. Powtarzam. Potwierdzona sytuacja w Santo Domingo. Odbiór. 521 zgłasza się. Wybacz, centrala. Musiałem się odlać. Jadę na miejsce. Dalej. Ja mam 300 metrów, już niedaleko. Jednostek. W sektorze spokojnie. Zarządzam odwrót bez odbioru.
zwolenniczką rozwiązań siłowych, ale czasami trzeba sięgnąć po starą, sprawdzoną metodę. Przemoc. Mam jednego typa do spacyfikowania. Sadysta na korporacyjnej smyczy. Prawdziwy wrzut na dupie Night City. Zrób przysługę nam wszystkim. Nie weź ten kontrakt. Szczegóły w załączniku. Co my tu mamy? Vega i jego ludzie terroryzują całą dzielnicę. Mieszkańcy mają tego dość. Ja jestem po ich stronie. Pamiętam, skąd pochodzę. Masz znaleźć Vega i skończyć z nim raz na zawsze. Może wtedy korposie zrozumieją, że tym razem przegięli. Okej. Przepraszam, Raszca, pan jest umówiony? Szukam Vika. Vika Vegi. Nikt taki tutaj nie pracuje. Chyba pomylił pan adres. Ładna przestrzeń. Można tu wynająć biuro? Obawiam się, że nie ma takiej możliwości. Wszystkie pomieszczenia są obecnie używane. Aha. A przez kogo? Przykro mi, ale to poufna informacja. Poufna, powiadasz? Co jest? Okej. Chyba raczej nie. Dostań się z budynku. A, to znaczy, że już musiałem go załatwić. Dobra, sporo tak. Widzę, ktoś jeszcze jest. Ej, dobra, idziemy stąd. Nie. Może na mnie.
bez przesady. No, uciekła. Vega nie żyje. Brak ofiar wśród cywilów. I bardzo dobrze. Ta społeczność już swoje wycierpiała. Kontrakt zamknięty. No dobra. Ja teraz chcę zobaczyć ten kontrakt, którym... Teraz tak, tu widzę jest jeden. Tu jest widzę drugi. Teraz pytanie, który jest który? 15... 10... Coś czuję, że to oba są od Pro. Dobra, sprawdzę. Więc mi to nie szkodzi. Dłużej. Zrozumieć w mentalności niektórych korposów. Mają władzę, prestiż i pieniądze, a mimo to zachowują się jak kompletni kretyni. Na przykład mój obecny klient, ważniak z Kang Tao, zabalował sobie w Aroyo, a Aroyo zabalowało sobie z nim. Przeżył, ale ukradziono mu coś cennego. Chce to odzyskać, zanim o sprawie dowiedzą się jego szefowie. Wygląda na to, że masz robotę. Sprawdź załącznik. Co tu jest? Cel odzyskać rzadkę skupionego. Okej, okay, dobra. To będzie ostatnia na dziś misja. Zero litości dla zbierał. Ja.
Znajdźcie drzazgę, dobra, raz, dwa. Teraz może być. Wierzam, że jakiś biurek musi być. To? Wygląda mi to na urodę. Jakieś wejście z innej strony. Okazało, że znowu będę szukał nie wiadomo ile czasu. O, właśnie, winda. Poziom parter. No. O, ja tu już byłem. Proszę, proszę. Ha. Dywają posiłki. Bierz drzazgę i spierdzielaj stamtąd. Okej. To uciekało. Okej, to ci chodziło. Ten ci chodziło. Kłopoty! O! Podejrzewam, o teraz. A, dobra, działamy. Mam te dane. Co teraz? Bardzo dobrze. Spotkajmy się jak najszybciej. Jest takie miejsce, gdzie... czekaj. Przesyłam ci nagrany. Okej, widzimy się niedługo. Pośpiesz się. Dobra. Musimy się zawrócić. 300 metrów. Bardzo blisko. Siebie jesteś? Do pobliskich jednostek. Mamy następne zgłoszenie. Jesteś. Jesteś dobrze. Pieniądze, Karl. Dziękuję ci. Ratujesz mi dupę. Pewnie, że ci zapłacę. Kurwa! Co jest? Ja pierdolę, było tak blisko do kurwy nędzy! Nie... Kurwa, no nie! Lub pochroń. Dzień dobry, Karl. Prawie się udało, kurwa mać. Co tu się odwala? Nie! To nie może tak wyglądać! Otworzyć ogień! Okej. Kurwa, coś tu jeszcze. Modyfikacja!
Ognia! Mano, co za szmatasz. Pod sam koniec mocno się wszystko skomplikowało, nie? Spokojnie, tym razem nie mam pretensji. Może nie byłeś w stanie tego przewidzieć. Zdarza się, kontrakt zamknięty. Okej. No dobra. Może to są te strony światełkiem. Będzie inaczej to wyglądać. Okej, dobra. Zobaczę jeszcze jedną rzecz. Czy tu się coś pojawiło? Widzę, na tym terenie się nic nie pojawiło. Nie wiem. Albo już poza to zrobię, albo jeszcze będzie już w następnym odcinku, bo nie wiem, ile czasu trzeba wyznaczyć na to. W każdym bądź razie dzięki za dziś. Zapraszam na kolejne. Nie wiem, czy to będzie za jakiegoś czasu się kolejny odcinek pojawi. Teraz troszeczkę takie dłuższe przerwy są. No ale zobaczymy, jak mi się to uda zorganizować. Dobra. Jeszcze raz dzięki. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, żeby być na bieżąco. I jak się podobało, no to zapraszam na kolejne materiały. Dzięki serdeczne, cześć. Trzymajcie się. Take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my to blow it up like a volcano. Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fears. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they're